Jedną z rzeczy, którą możemy obserwować często u naszych pacjentów, to blizny, bardzo stare, na przykład po resekcji wyrostka. Wydaje się, że po 40-50 latach nie mamy czego tutaj szukać. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że blizna może uaktywniać się w dowolnym czasie i tutaj czas w ogóle nie gra roli. Może również dawać objawy, które są utajone i pacjent nie ma świadomości tego, że objawy są wywołane właśnie przez tą bliznę. Jedną z bardzo skutecznych technik, którą możemy wykorzystać podczas pracy z bliznami głębokimi, na przykład trzewnymi, czyli w naszym wypadku taka blizna po resekcji wyrostka, to technika mobilizacji aktywnej. Po wcześniejszej palpacji i wyczuciu wzrostu głębszego właśnie w tym miejscu u naszego pacjenta, naciskam to miejsce do momentu, aż ten wzrost jest mocno wyczuwalny i spróbuję wykonać blok w tej tkance. Natomiast pacjent spróbuje wykonać ruch czynny w kierunku dalszej części leżanki, prostując w ten sposób staw biodrowy i kolanowy. W momencie, kiedy tkanki pod moimi palcami się mocno napną, robimy stop. Czekamy, aż tkanki się rozluźnią. Z reguły to jest kilkanaście sekund, czasami kilkadziesiąt. I w tym momencie tkanka się rozluźnia. Mogę troszeczkę jeszcze wyprostować w stawie biodrowym kolanowym tą kończynę. Znowu poczułem napięcie pod palcami i znowu komenda stop. Kiedy tkanki się rozluźniają, mogę iść kawałek dalej z ruchem. Nazywam się Dawid Marciniak, jestem fizjoterapeutą i szkoleniowcem z Wrocławia. Mam nadzieję, że temat Cię zainteresował. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszam Cię na mój webinar 10 czerwca o godzinie 20 w Centrum Odnowa. Będę tam na Ciebie czekał. Trzymaj się, cześć!